To nagranie poświęcimy wyznaczeniu wzoru empirycznego na podstawie znajomości składu procentowego danej cząsteczki. Załóżmy, że mamy do czynienia z naczyniem, w którym mamy zamknięty pewien związek chemiczny. Wiemy, że 73% masy związku stanowi rtęć, a 27% to chlor. Jeśli nie znamy masy molowej związku chemicznego, na podstawie takich danych jesteśmy w stanie wyznaczyć jedynie wzór empiryczny danego związku chemicznego. Wzór empiryczny określa jedynie stosunek liczby moli poszczególnych pierwiastków w cząsteczce. W celu rozwiązania tego zadania możemy na przykład założyć, że mamy do czynienia ze 100 gramami analizowanego związku chemicznego. Oczywiście, korzystając z prawa stałości składu związku chemicznego, może być to dowolna inna masa, jaką sobie wybierzesz. Jeśli mamy 100 gram związku, to wiemy, że 73% tej masy stanowi masa atomów rtęci. Więc w 100 gramach związku zawartych jest 73 gramy rtęci. Natomiast masa atomów chloru w całym analizowanym związku chemicznym stanowi 27%. Więc w 100 gramach mamy do czynienia z 27 gramami atomów chloru. Teraz, korzystając z tych informacji, obliczmy, jaki jest stosunek moli atomów rtęci do moli atomów chloru. Mamy do czynienia z 73 gramami rtęci. Obliczmy, ile moli atomów rtęci jest zawartych w takiej masie. Masa molowa atomów rtęci wynosi 201 gram na mol. To znaczy, że 1 mol atomów rtęci ma masę 201 gram. Jeśli 201 gram rtęci stanowi 1 mol rtęci, to 73 gramy rtęci stanowić będą liczbę poszukiwanych przez nas moli. Liczba moli rtęci wynosi 73 razy 1 dzielone przez 201, co daje nam 36 mol do rtęci. Teraz takie same obliczenia wykonajmy dla atomów chloru. 1 mol atomów chloru ma masę 35,5 grama. W takim razie 27 gram atomów chloru będzie stanowić poszukiwaną przez nas liczbę moli atomów chloru. 27 razy 1 dzielone przez 35,5 daje 76. Wychodzi na to, że stosunek liczby moli atomów rtęci do liczby moli atomów chloru w analizowanym związku chemicznym wynosi 36 do 76, co w przybliżeniu daje nam 1 do 2. Na każdy mol atomów rtęci przypada 2 mole atomów chloru. Wzór empiryczny analizowanej cząsteczki to HgCl2.